Piłka nożna to był zawsze twój pierwszy wybór, bo wiemy, że tymi najpopularniejszymi sportami w Finlandii to jest narciarstwo klasyczne, bądź też hokej. O to hokej pytają na lodzie. Nasi abonenci, bo tu już dostaliśmy kartkę na Facebooku. Actually, my first option was ice hockey. Pierwszy wybór to był hokej. 14, maybe. Do 14 lat musiałem podjąć decyzję, co robić ze sobą. Is it ice hockey or football? Czy to będzie hokej czy piłka? I na szczęście zdecydowałem się na piłkę. Wiesz co, ja od niedawna jestem kierowcą, to jest pewien obciach, bo już tam po 40, ale chciałem ciebie spytać o fenomen fińskich kierowców. Jak to się dzieje, że i zawsze w Formule 1 nie był Hakkinen, Raikkonen, w rajdach samochodowych też zawsze zdarzały się takie sezony, Kankunen, że Finowie byli na pierwszych pierwszych trzech miejscach. Z czego to się bierze? Vatanen. That's a good question. Dobre pytanie. It's because of the popularity. Myślę, że ze względu na popularność. Myślę, że Tommy Mäkinen był pierwszym kierowcą rajdowym, który został zauważony, dostrzeżony na świecie. I wtedy dopiero chyba ludzie zaczęli ten sport zauważać i zauważyli również, że są sukcesy. Potem mieliśmy Hakkinena w Formule 1 w tym samym czasie, co Mäkinen w rajdach, więc raptem wybuchł wielki boom sportów motorowych u nas. Następnie mieliśmy Raikkonena, także mieliśmy Juha Kankkunen również. Tak, był Juha Kankkunen. Na Citroenie. A może na Citroenie. Keke Rosberg, wielu innych. Czy jacyś polscy sportowcy są znani w Finlandii? Czy tym polskim sportowcem numer jeden jest na przykład Justyna Kowalczyk ze względu na popularność narciarstwa klasycznego? Myślę, że wszyscy, albo przynajmniej większość rozpoznają to nazwisko. A myślę, że nadal popularniejszy jest jeszcze Małysz ze względu na jego walkę z Ahonenem. Zawsze ścigali się w drodze do jedynki. I myślę, że Małysz jest bardziej popularny niż Kowalczyk. No, zapomniałeś dodać Tomasza Wieszczyńskiego, który też w ramach Krystinek ma niezłą markę, ale... No widzisz. Strzelił te parę 100 bramek. Nawet Kasper Hamalainen to wie, ile bramek strzelił. Ale pan Sławek chciałby jakąś anegdotę o Finlandii jeszcze opowiedzieć. Nie, może nie anegdotę, bo Andrzej mnie zaskoczył na początku, natomiast... Dopiero teraz pan zaskoczył, panie Sławek. Tak. Natomiast muszę powiedzieć, że bywałem wiele razy w Finlandii i spędziłem tam trochę czasu. No z racji tej, że dla polskich sędziów ten kierunek skandynawski był i pewnie jeszcze długo będzie bardzo popularny. I stąd częste moje wizyty. Także jestem pod wrażeniem analizy pana Leszka Librudy, który fajnie scharakteryzował naród. Natomiast moje takie osobista refleksja to jest taka, że jeśli miałbym gdzieś mieszkać poza Polską, to właśnie w Finlandii, po pierwsze, a po drugie... W fińskim domku. Niekoniecznie, natomiast ujęła mnie właśnie sposób bycia ludzi tam. To jest rzeczywiście na pierwszy rzut oka tacy bardzo wycofani, chłodni. Natomiast prawda jest taka, że jeśli się wejdzie w łaski tych ludzi, to są przyjaciółmi do końca życia i to tak na całego. Także naprawdę fajny naród i jestem, mówię, bardzo... Właśnie, zrobiło miło. I teraz odśpiewa pan fiński hymn. Tylko mam takie wrażenia odnośnie Finlandii. Właśnie, ta nazwa... Antku, czy ty także chciałbyś coś dodać na ten temat? Co tu powiedzieć? Masz prawdę, bardzo fajny kraj. Tak, się za ręce i zaśpiewał. Kasper Hamalainen, rozgrywający Lecha Poznań, był dzisiaj bardzo naszym dobrze, dziękujemy, Kasper. Była duża przyjemność, naprawdę. Dziękujemy ci bardzo. Teraz nice to be here, yeah? Coś po polsku też na miło. Koniec. Tak. What was it? Jak to brzmiało? Dobrze, ci idzie nauka języka polskiego. What I should say when I go, but... Prosimy o cierpliwość, operator jest na linii. Bałe. I don't remember. Nie pamiętam. It was close. Ale blisko, było to znakomite. Bardzo dobra puenta tej rozmowy. After one year. This is all like... Dziękuję bardzo. Kasper Hamalainen był dzisiaj z nami. Teraz trzecia połowa. Bardzo Andrzej Kałowa, który to wszystko pięknie napisał. Radosław Śliwiński, który to wszystko znakomicie zmontował. I Rafał Nachorny, który nam przeczyta o meczach piątkowych, sobotnich. I piątkowych, i sobotnich, i to tyle naszej Ekstraklasy.